Ze mną Rafał Prabucki z Cyfrowej Ekonomii. Naszym gościem dzisiaj będzie pan Piotr Konieczny z Niebezpiecznika. Cześć. Porozmawiamy może na początek troszeczkę o tym, jak zmienił się internet, jaka była początkowa wizja internetu i w jaki sposób, jaki to ma związek z prywatnością może. Mhm. To jest dobre pytanie, dlatego że internet był projektowany w latach 60. w zasadzie przez agencje wojskowe i miał na celu przetrwać atak bomby atomowej. To było główne ryzyko, które wtedy rozpatrywano. Myślę, że teraz nikt z nas nie przejmuje się, kiedy wchodzi do internetu, tym, że gdzieś wybuchnie bomba atomowa i nie będziemy mieli dostępu do jakiejś usługi. Raczej trapią nas zupełnie inne problemy. I to jest właśnie najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę, że my de facto funkcjonujemy dzisiaj w internecie, który był wymyślony w latach 60. poprzedniego wieku, który był z definicji siecią zamkniętą, wojskową, w której byli tylko zaufani ludzie, a dzisiaj internet jest otwarty, publicznie dostępny i korzysta z niego praktycznie każdy, ba, pojawiły się tam też pieniądze, czyli element taki, który no, niektórym wyłącza myślenie, a innych skłania do tego, żeby grać bardzo nieetycznie. Natomiast protokoły, technologia pod spodem jest dokładnie taka sama, czytaj, projektowana bez uwzględnienia prywatności, czy też w ogóle szerzej bezpieczeństwa. Mhm. No właśnie, sieć się scentralizowała troszeczkę. Kiedyś ten zamysł był trochę inny, tak? Czy w ogóle jest możliwe coś takiego, że w tym momencie firmy zarządzają naszymi danymi? Czy jest możliwa zmiana tego modelu na to, żebyśmy to my zamiast zarządzali swoimi danymi i tak naprawdę mogli odbierać dostęp do jakichś informacji konkretnym firmom? Z ekonomii kojarzę takie pojęcie, i chyba jedyne, jako cykle koniunkturalne. Więc mam dziwne wrażenie, że może podobnie będzie z internetem, bo rzeczywiście na początku to była silnie zdecentralizowana sieć, ale no przykład chociażby sprzed tygodnia, dwóch, kiedy awaria Facebooka pokazała, jak centralizacja usług, ale w obrębie jednej firmy, nie całego internetu, może spowodować tak naprawdę brak możliwości podniesienia się po pewnym błędzie czy po awarii. Inne firmy, przykładowo Google, Amazon, nie mają tego typu problemu właśnie dlatego, że ich infrastruktura dalej pozostaje zdecentralizowana. No Facebook lubi trzymać wszystkie swoje zabawki w jednym miejscu i go pokarało, ale fakt faktem była to awaria, która no, miała miejsce raz na 8 lat, co prawda na 6 godzin, natomiast nie jest to, wydaje mi się, coś super strasznego. Można to jak najbardziej z punktu widzenia Facebooka zaakceptować. Pewnie też teraz udoskonalam swoje procedury. Niekoniecznie pewnie się zdecentralizują, ale trochę te procedury udoskonalam, żeby wszystko nie padło. No ale to jest właśnie ta centralizacja, o której wspomniałeś. Natomiast ja bym jednak mimo wszystko powiedział, że właśnie ta cykliczność koniunkturalna powoduje, że ci, którzy się chyba za bardzo scentralizowali, teraz pójdą porozą do głowy i znowu się zdecentralizują, żeby uniknąć tego, co obserwowaliśmy przez 6 godzin w poprzednim tygodniu. No właśnie, a co tam się tak naprawdę stało? Bo ja słyszałem, że tak długa przerwa była przez to, że tak naprawdę tam jakieś procedury bezpieczeństwa są, których nie można było obejść, tak? Tak, tak. To jest klasyka gatunku. Ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem, często podcinają gałąź, na której siedzą, dlatego że tak dużo tego bezpieczeństwa dorzucają, że ta gałązka się łamie. No i podobnie było z Facebookiem. W momencie, kiedy administratorzy Facebooka zdali sobie sprawę, że wypuścili komendę, która de facto rozgłasza w całym internecie: nie ma nas w internecie, nie odzywajcie się do nas, i żadna przeglądarka, żadna aplikacja, żadna sieć nie widzi drogi dostępowej do serwerowni Facebooka, i chcieli to odwrócić, no to było już za późno i musieli to zrobić z fizycznym dostępem do urządzeń, dlatego że te urządzenia zdążyły już krzyknąć do internetu: nas nie ma w internecie, więc nikt nie mógł się, nawet pracownicy Facebooka, do nich dostać. Natomiast kiedy już byli pod drzwiami serwerowni, tam spotkali się z drugim poziomem tego problemu, a mianowicie tym, że drzwi wejściowe do serwerowni Facebooka, wyposażone w zamek na kartę zbliżeniową, nie rozpoznawały pracowników, dlatego że te drzwi, ten zamek, miały mózg, który znajdował się w serwerowni Facebooka, odciętej od internetu, więc zamek nie miał połączenia z mózgiem i nie rozpoznawał ludzi, których powinien rozpoznać i otworzyć drzwi. Musieli szukać faceta, który miał fizyczny klucz. Była procedura, tylko i ten facet też był na obiekcie, tylko trzeba było go znaleźć, trzeba było do niego zadzwonić. No, problem jest jeszcze jeden. Pracownicy Facebooka mieli do niego numer telefonu, ale zapisany w infrastrukturze w systemie Facebooka, do którego znowu nie było dostępu. Także można powiedzieć, że jest to takie błędne koło. No taka centralizacja w zasadzie tu jest. Tak, działała. Tak. Rafał. To może teraz ja przyjmę pałeczkę i spytam się ciebie, jak w zasadzie podchodzisz do kwestii prywatności? No bo z jednej strony prywatność jest ważna dla nas, tak? No bo no nie chcemy chyba, żeby wszyscy wiedzieli, ile mamy w portfelu, gdzie pracujemy, potem wydzwaniają z różnymi dziwnymi propozycjami albo jakieś inne dziwne rzeczy się dzieją. No, ale z drugiej strony są jednak ci przestępcy, których się ściga. Na przykład niedawno
Moja taka znajoma, która zajmuje się bezpieczeństwem dzieci, jest właśnie naukowcem w Brazylii, napisała, że tuż koniec OSINT-u, ponieważ osoby, które są cyberprzestępcami w kontekście tam pedofilii i tak dalej, wykorzystywania dzieci, przenieśli się z takich otwartych przestrzeni do przestrzeni takich jak na przykład Telegram i ciężej jest obserwować ich ruchy. Mhm. Czy zgodzisz się z jej tezą? Nie do końca. Bezpieczeństwo, a ja prywatność dzisiaj postrzegam jako element takiego szeroko rozumianego bezpieczeństwa osoby, powiedzmy w kontekście jej bytności w internecie, to jest ciągle wyścig kotka i myszki. I jasne, będą sytuacje bardzo często, kiedy przestępca jest tą myszką, która ucieka do przodu, ale bardzo szybko kotek nadrabia. Ten dystans skraca go, a czasem prześciga i morduje taką myszkę i oby jak najczęściej kotki mordowały te cyberprzestępcze myszki. Ale mówiąc już bardziej poważnie, to w moim rozumieniu zawsze osoba, która cokolwiek robi w internecie, czy to jest Telegram, czy to jest jakaś inna usługa, na przykład darknetowa, gdzie jeszcze łatwiej o zachowanie prywatności, ci ludzie popełniają błędy. To nie zawsze jest też tak, że służby czy organy ścigania nie wiedzą, kto potencjalnie może być tym awatarem anonimowo. Często to są pewne typy, tylko nie ma tego połączenia, tej ścieżki dowodowej, która pozwoli tę osobę zamknąć. No i tutaj trafiamy też na takie sedno problemu, które pokazuje, że można podziałać czasem od drugiej strony. Niekoniecznie trzeba kogoś namierzyć przez Telegram. Czasem wystarczy stanąć za jego plecami, kiedy łączy się do tego kanału na Telegramie i wpisuje odpowiednie rzeczy na klawiaturze. I służby mają taką możliwość od klasycznej obserwacji przez okno i sprawdzania, czy w momencie, kiedy pojawiają się posty, publikacje, ta osoba zawsze jest przy komputerze i to potencjalnie może być ona, a potem wchodzimy w drzwiami, rzucamy na glebę, licząc na to, że komputer nie został odłączony od internetu i znajdujemy te dowody, których brakowało, w ogóle nie idąc od strony internetu i nie przełamując jakichś zabezpieczeń, nie danonimizując nikogo, tylko działając właśnie na tak zwanym side channelu, czyli jakby równoległym połączeniu czy równoległym zbieraniu informacji. To jest ta druga strona, powiedzmy, prywatności. I jeszcze jest jedna kwestia. Ludzi, którzy rzeczywiście bardzo chcą dbać o tą prywatność w internecie, robią wszystko zgodnie z zaleceniami w różnych artykułach, instalują wtyczki, korzystają ze specjalnych przeglądarek, nie publikują pewnych informacji i mają takie poczucie, fałszywe niestety, że teraz są bezpieczni, że są prywatni, że ich prywatność jest zapewniona. Nie dalej jak 2 czy 3 dni temu na Twitterze jeden z badaczy wrzucił akt oskarżenia, który pojawił się w amerykańskim systemie sprawiedliwości, który pokazywał, jak FBI namierzyło szpiega, który był pracownikiem marynarki wojennej i pewne dokumenty oferował na sprzedaż zagranicznym wywiadom, przy czym nie zorientował się, że tak naprawdę rozmawia właśnie z kontrwywiadem Stanów Zjednoczonych, z agentem FBI, który prowadził go za rękę, zbierał materiał dowodowy, a później go capnął. No jak to było możliwe, tak? Ta osoba dbała o prywatność, w tym akcie oskarżenia wszystko jest wypisane. Ona używa kryptografii asymetrycznej, ona zwraca uwagę na pewne problemy związane ze spotkaniem. To był naprawdę świetnie przygotowany do, można powiedzieć, takiego działania anonimowo w sieci człowiek. Ale jednak kilka błędów popełnił, ja nie będę spoilował jakich, natomiast to jest właśnie taka fajna nauczka, że każdy, nawet te osoby, którym się wydaje, że zrobiły wszystko, żeby być prywatne w sieci, mogą mieć fałszywe poczucie bezpieczeństwa i czasem się rozluźnić, kiedy w ogóle nie powinny się rozluźniać. I dlatego ja wolę mówić ludziom, że nie ma prywatności w internecie. Cokolwiek nie zrobisz, da się ciebie namierzyć. I z taką niestety wizją powinniśmy funkcjonować w sieci, mieć świadomość, że niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się nie starali, jak wielką zbrodnię cyfrową chcielibyśmy popełnić i zataić, wiedząc o pewnych mechanizmach, które istnieją, to nam nie uda się nie zostawić żadnych śladów. Ktoś, wiadomo, nie każdy, ale niektórzy mogą mieć pewne informacje, mogą mieć pewne zdolności, mogą dysponować pewnymi technikami, wiedzą, która pozwoli namierzyć taką osobę. No i jeśli chodzi o legalne działalności, może się spytam. Mm-hmm. Jeśli ja nie mam nic do ukrycia, powiedzmy, nie robię nic nielegalnego, to czy mam po co szyfrować swoje dane? To były prezes Google powiedziałby, to nie masz się czego obawiać, tak? Mm-hmm. Czyli nie potrzebuję szyfrować, mogę dać dostęp do swoich... No właśnie nie, chyba raczej nie, bo żyjemy w takich czasach, kiedy może się zdarzyć, ja dzisiaj na swojej prelekcji o tym dokładnie mówiłem, kiedy mamy ze sobą telefon, a chyba każdy z nas ma dzisiaj smartfona i przechodzimy przez jakąś alejkę, przez jakąś ulicę, nie wiedząc, że 2 piętra wyżej w budynku, który mijamy, dochodzi do zbrodni, do przestępstwa, do morderstwa. Jak dzisiaj działają służby? Dzisiaj służby, zamiast przeglądać CCTV, analizować, co tam się stało, rozpytywać świadków, poza tego typu działaniami, często skomplikowanymi, długimi, działają w trochę inny sposób, a mianowicie piszą do Google prośbę o udostępnienie informacji, jakie smartfony znajdowały się na tym obszarze w takim i takim czasie. I nasz numer telefonu się tam znajdzie.
i do nas ktoś się zwróci i powie: dzień dobry, a ja mam takie pytania, czy pan może coś słyszał, widział, a w ogóle to chciałbym zobaczyć ten telefon. My jesteśmy z definicji podejrzani. Oczywiście przesłuchiwani w charakterze świadka, nikt nam niczego nie zarzuca, ale każda z tych osób będzie weryfikowana, sprawdzana. Czy to jest okej? Może powinny jednak służby działać tym tradycyjnym modelem, gdzie rzeczywiście wyciągają odpowiednie techniki, odpowiednie narzędzia, odpowiednie działa przeciwko osobom, które rzeczywiście są podejrzane, a nie robią taki nalot dywanowy, łapankę, mówiąc: no to spytajmy, sprawdźmy wszystkich, postawmy pod ścianą, niech teraz jakiś świadek na przykład powie, że tak, to był gościu z brodą, lekko siwą, w czarnych oprawkach, w okularach. No kurde, sporo jest takich osób. I obawiam się, że gdybym przechodził, to ktoś mógłby na mnie patrzeć, to też doskonale rozumiem, jako ten potencjalny sprawca. Tylko i właśnie dlatego, przypadek, że wyglądam tak, jak wygląda, nie wiem, statystycznie jakaś część społeczeństwa, ale to nie ja jestem tym mordercą. I tego chyba bym się najbardziej obawiał dzisiaj z punktu widzenia prywatności, że korzystamy z technologii, korzystamy z usług z firm, które nie mówią nam, kiedy decydujemy się na korzystanie z tych usług i firm: słuchaj, tak na marginesie, jak korzystasz z tego smartfona, to wiedz, że my czasem odpowiadamy policji na pewne takie zapytania, które po prostu wskazują wszystkie osoby, które z tego urządzenia naszego korzystają, z tych naszych usług korzystają na danym obszarze. Czy czujesz się z tym okej? Obstawiam, że większość osób powiedziałoby: nie, jak to wyłączyć, tak? No niestety, ale nie możesz tego wyłączyć, bo na tym polega nasza usługa, że no ona tak działa, że musisz raportować do internetu swoją lokalizację. No tak, no ale z punktu widzenia prawnego należałoby też przyjąć, wydaje mi się, że słusznie, że na przykład ktoś mógł, akurat mój telefon, wiadomo, raczej rzadko się rozstaje z telefonem, to prawda, ale jednak mógł go pożyczyć, nie wiem, akurat z tym telefonem moim pójść gdzieś, coś załatwić i tak naprawdę trzeba byłoby jeszcze udowodnić, że faktycznie ten telefon był przy mnie, czy był ze mną, tak? Znaczy, obawiam się, że właśnie ciężar dowodowy będzie spoczywał na tobie, żeby udowodnić, że ten telefon nie był przy tobie, niż na kimś, kto cię będzie przesłuchiwał, że on był przy tobie i to ty jesteś tym głównym podejrzanym jako abonent. I to jest właśnie ten problem, nie? Że normalnie powinno być tak, że chwila, chcecie coś ode mnie, to wy pokażcie, że ja tu byłem, pokażcie jakieś konkretne dowody. No nie, to jest tak, że niestety miałeś tego pecha, że przekazywał twój telefon informacje związane z lokalizacją w tym czasie i w tym miejscu, gdzie coś się stało. I my chcemy z tobą porozmawiać. Nie interesuje nas, jak mocno ty wierzysz w to, że jesteś niewinny. My chcemy z tobą porozmawiać. Ba, jak to jest rozmowa, to jeszcze spoko, nie? Natomiast może chcielibyśmy też zajrzeć na twojego smartfona, bo uważamy, że on może mieć jakieś informacje. Chcielibyśmy tam popatrzeć, a jak coś innego znajdziemy, wiesz, nie od razu sugeruję, że masz tam jakieś treści, które z innych paragrafów mogłyby cię ścigać, no ale nie sądzę, że każdy czułby się komfortowo, dając dostęp osobie, która jest reprezentantem władzy, niezależnie od tego, w jakim kraju, jak bardzo obywatele ufają swojej władzy w danym czasie, czy nie, żeby ta władza powiedziała: no to my przejrzymy, tak? A sporo jest takich teorii spiskowych, a czasem nie teorii spiskowych, że a może coś też podrzucicie? Później się będę musiał z tego tłumaczyć. Ja nie znam się na technologii, jak mam zweryfikować, że to nie jest coś, co się znajdzie na moim telefonie? Więc my nie rozumiemy technologii, czy może większość z nas nie rozumie technologii. I to pozwala manipulować innymi, na przykład na różnych konferencjach prasowych, wyciągając pewne zdjęcia, rzekomo z pamięci telefonu, ale bardzo sprytnie nie mówiąc, że to są zdjęcia, które na tym telefonie mogły być, kiedy ktoś kupił ten telefon, bo to był telefon używany i stare materiały w pamięci zostają, nawet jeśli zostały skasowane, da się je odzyskać. Natomiast nie zawsze wiadomo, czy to są dane, które stworzył, analizował świadomie aktualny właściciel telefonu, czy to jest ten spadek po poprzednim właścicielu, nie? A to jest kluczowe w tym przypadku. I będzie ciekawe, jeżeli nadal będzie rozwijała się usługa leasingowych komputerów, bo to będzie ciekawe, jak ktoś kupi poleasingowy komputer z dyskiem, gdzie były zapisane jakieś ciekawe rzeczy. Czy wiesz co, to już się zdarza. Jest grupa osób, która skupuje na serwisach takich handlowych, marketplace'ach, używki. Zwłaszcza z firm, drukarki sieciowe albo laptopy poleasingowe właśnie, po to, żeby przyjrzeć się kartom pamięci, wbudowanej pamięci dyskom twardym. Nawet z drukarki da się pewne dokumenty, pisma, które były na tej drukarce sieciowej przesłane, skeszowane, a później drukowane, odzyskać. Po co? No po to, że często wartość takiej umowy, którą się odzyska z tej drukarki, może zwrócić koszt zakupu drukarki, a jeszcze przy okazji pozwolić komuś na zarobienie czy pozyskanie pewnych cennych informacji. Więc dzisiaj tą walutą w internecie jest informacja i myślę, że musimy sobie zdawać z tego sprawę. Czyli można by powiedzieć, kiedy był taki badacz, on się nazywał Green the Only i on chyba kupił Teslę rozbitą, nie wiem czy kojarzycie, i z tej Tesli wyciągnął bardzo dużo informacji. Tak, Tesla, czy w ogóle dzisiejsze samochody, to są de facto komputery na kółkach. Są komputery, które mają funkcję jeżdżenia
poruszania nas z jednego miejsca do drugiego miejsca. I to nie jest tylko Tesla, tak? No jedyny komputer na kółkach, z którego nie da się wyciągnąć żadnych informacji, to jest BMW pani byłej premier Beaty Szydło, bo tam po kolizji okazało się, że nie da się niczego odczytać. Kiedy z innych samochodów tego typu da się wiele rzeczy odczytać. Czy przez to nie jest tak, że ta granica prywatności cały czas się przesuwa i coraz mniej jest bardziej nam odbierana, tak? Tak jak mówię, ja wszystkim bym radził myśleć o tym, że my nie mamy prywatności i twoja strategia, ja jestem dobrym człowiekiem, nie robię nic złego. Myślę, że może nie jest idealną strategią, bo zawsze można cię w coś potencjalnie wrobić, wykorzystując twoją niewiedzę, jak działa technologia. Natomiast jest to chyba najlepsze podejście, jakie uczciwi ludzie mogą reprezentować, licząc na to, że wymiar sprawiedliwości zawsze będzie niezawisły, nie będzie się dał manipulować na przykład przez polityków albo, nie wiem, korporacje i doprowadzi do tego, że wyjaśni wszystkie okoliczności. Jakkolwiek dowody nie byłyby przeciwko nam, patrzcie, sprawa dziennikarza, z którego łącza internetowego, tak naprawdę nie jego łącza internetowego, a łącza internetowego właściciela lokalu, który on wynajmował, zostały wysłane maile z pogróżkami do polityka, najprawdopodobniej ze zhakowanego komputera, no ale jednak to jest komputer dziennikarza, w związku z czym czy on jest wrobiony, czy ktoś go chciał wrobić, czy tak, to jest przypadek? Jest dużo pytań, mało odpowiedzi. Takie oszustwo, zapewne nie słyszałeś, dużo osób zostało bardzo poszkodowanych, że dzwonią przedstawiciele banków, tak, różnych instytucji, firm bitcoinowych i namawiają do instalowania oprogramowania i ludzie sami z siebie instalują to oprogramowanie, przepisują kod z SMS-a, przepisują jeszcze jeden kod i w ten sposób tracą pieniądze, które mają na swoich kontach. Dzwoni do mnie wczoraj. Tu wydaje mi się, że nie ma patcha na chciwość. A to chyba jest ten element, który powoduje, że ten atak działa, tak? Bo to jest sytuacja, w której osoby, które są poszkodowane, to są prawdopodobnie, przynajmniej te, z którymi ja miałem kontakt, to są osoby, które nie mają zbyt dużej wiedzy na temat rynku kryptowalutowego. Gdzieś być może w mediach, w prasie czytały o tych bitcoinach. Jak im ktoś mówi, gdzieś tam masz pół bitcoina, to jest warte 70, 16, 15 tysięcy. Tam musi być jakaś baza danych osób, które gdzieś kiedyś rejestrowały się w jakichś usługach bitcoinowych. No właśnie, nie. Z imienia mówią tak, do danej tak, osoby. Tak, ale to niekoniecznie oznacza, że to są bazy danych powiązane z usługami kryptowalutowymi. To mogą być sklepy internetowe, bo my znamy w niebezpieczniku przypadki osób, które odebrały takie połączenie, natomiast absolutnie nic z kryptowalutami ich nie łączyło. Ich dane, co ciekawe, udało nam się ustalić w dwóch przypadkach, to były bazy firm kurierskich, gdzie była informacja o płatności, o adresie, o imieniu i nazwisku. No więc te dane osobowe prawdziwe, czyli imię i numer telefonu, ktoś ma i wykorzystuje do tego skamu, fraudu, dlatego że rozmowa, nawet dwuminutowa, no nie jest wielkim kosztem, a prawdopodobnie jeśli uzyska się dostęp do dwóch czy trzech rachunków bankowych osób w ciągu dnia, których się obdzwania 200 czy 300, to już się cały proceder zwraca, bo tam są grube tysiące złotych, które ktoś zyskuje na tym skamie. Natomiast to są, z moich informacji tak wynika, osoby, które kuszą się na rozmowę, bo wiedzą, że te kryptowaluty to jest coś takiego, na czym można sporo zarobić, a tu jest nagle ktoś, kto mówi, że ja te kryptowaluty mam, to osoby wiedzą, że ich nie mają, wiedzą, że prawdopodobnie to jest pomyłka, no ale mówią, kurde, jaki frajer, a to dobra, to pograjmy, tak, ja może wyjdę tutaj z 17 tysiącami na plus. No niestety, często ludzie wychodzą z kilkudziesięcioma tysiącami na minus. To jest taki afrykański książę, tak? Trochę tak, to jest sprytniejszy. No dużo sprytniejszy, czyli firmy kurierskie, czyli trzeba uważać na kurierów. Nie, właśnie nie, trzeba uważać na wszystko, bo wszędzie, gdzie zostawisz dane, te dane mogą zostać pozyskane, wykradzione, a później trafić do obiegu w internecie, a później Wasili, czy ktokolwiek inny, kto stoi za tym skamem. A teraz was zaskoczę, bo do mnie, bo to już było wczoraj, bo to już któreś połączenie z rzędu, dzwoni ta kobieta. Mhm. I to wzbudza tak jakby chyba większe zaufanie. Być może, to myślę, że dzwoni każdy, dlatego że ogłoszenia o pracę związane z oszukiwaniem ludzi w ten sposób pojawiają się na odpowiednich grupach telegramowych regularnie. To jest kilkanaście gangów, które równocześnie, można powiedzieć, czeszą Polaków. I nie tylko Polaków, tak, ale właśnie tym skamem na podstawie baz danych, które wyciekły, które zawierają numer telefonu, imię i nazwisko, bo to jest ta podstawa, którą musimy mieć, żeby do kogoś zadzwonić, zwrócić się do niego po imieniu, a dalej to już powiemy. Zwróćcie uwagę, że bardzo często w tych skamach oni nie wiedzą, gdzie macie konto w banku. Oni na szereg różnych sposobów, może nie chcę tutaj podpowiadać jak, ale ustalają, czy ktoś jest właścicielem banku X, Y czy Z, a później sprytnie to przywołują i mówią, no ja dzwonię z pana banku o takiej i takiej nazwie i ludzie nie kumają, że dosłownie dwie minuty wcześniej sami podali informacje, które pozwolą ustalić komuś, gdzie to konto mają i mówią, no ale on wiedział, gdzie ja mam konto w banku, to musiał być pracownik banku. No nie, ty sam mu powiedziałeś pewną rzecz, na podstawie której on to konto ustalił.
pozyskiwanie informacji, tak, Rafał? Tak, bo w poprzednim moim pytaniu jeszcze wspomniałem, że moja znajoma powiedziała, że OSINT nie ma już sensu. Oczywiście mówię to w kontekście zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci. Ale czy faktycznie jest tak, że ten OSINT jest trudniejszy współcześnie? Bo ja przyznam się szczerze, że niebezpiecznika już długo. Zawsze o tym OSINT gdzieś tam pisaliście. Kiedyś było prościej. Kiedyś było dużo prościej, to prawda. A teraz faktycznie no już tak ciężej z poszukiwaniem tych informacji. Ale czy to już faktycznie znaczy, że już w ogóle to nie ma sensu? Wiesz co, dobrze, że jest ciężej. Chociaż mówię to też z bólem, bo ja jestem taką nietypową osobą, która stoi jedną nogą w tym świecie i w tej grupie, która mówi, aby ludzie tego nie łatali, aby było jak najwięcej tych problemów, bo to pozwala mi pozyskiwać dane na temat osób, którym ja się interesuję i co jest pomocne w mojej zawodowej karierze pozyskiwania informacji na temat ludzi, do których później się włamujemy. Oczywiście wszystko legalnie, tak? A z drugiej strony jestem bardzo pro privacy i stoję tą drugą nogą w tym świecie, która mówi, nie no kurde, to trzeba byłoby zasklepić, to trzeba było ubić, to trzeba byłoby ograniczyć. I to jest taki dysonans poznawczy i no ciężko to wyważyć. Natomiast moim zdaniem OSINT zawsze był trudny. I nie chodzi o to, że czasem pewna technika zwraca nam więcej danych albo jest łatwiejsza w użyciu, bo wymaga tylko powiedzmy przeglądarki, a nie jakiegoś tam bardziej mrocznego hakowania. Natomiast OSINT jest trudny, dlatego że OSINT się zmienia. Coś, co dzisiaj jest pewną techniką, z dużym prawdopodobieństwem za 2, 3, 4 tygodnie będzie zasklepione, zmienione albo całkowicie usunięte. Ktoś naprawi błąd, już tego źródełka nie będzie, ale się pojawią dwa inne, które być może nie są tak łatwe w obsłudze, ale po złączeniu dadzą nam te same dane, może nawet czasem więcej danych niż to, co właśnie zostało 2 czy 3 tygodnie temu zaorane. Także to jest ten problem z OSINT-em, że ja bym postrzegał trudność w OSINT-cie w tym, że on się cały czas dynamicznie zmienia, trzeba trzymać rękę na pulsie, trzeba mieć dużo czasu. Zgodzę się, ja też płakałem jak w Geoportalu niestety, ale księgi wieczyste przestały być wyświetlane. Tak, tak. Ach, to było takie fajne. Czyli warto zapisać się na wasz kurs. Tak, mała, niezwiązana z niczym kryptoreklama, zapraszamy. A czym on się różni od innych kursów na rynku? Bo tych kursów na rynku OSINT-owych jest takie sporo i to nawet na rynku polskim, nie mówię o światowym. Mhm. Czy ja jestem świadomy jednego jeszcze kursu poza naszym? Faktycznie kursu, takiego czegoś, co można powiedzieć, że jest komplementarnym produktem od A do Z. Mhm. Natomiast myślę, że to jest kwestia grupy docelowej. My u nas mamy ponad 20 godzin materiału, który krok po kroku objaśnia różne techniki. Między innymi w Geoportalu jest jeszcze kilka innych ciekawych źródełek, prawda, które można wykorzystać. No i niby można powiedzieć, dobra, no Geoportal, czy ja wiem, co to jest Geoportal, ale gwarantuję wam, że jak zobaczycie lekcję naszą, jak można Geoportal wykorzystać w różnych use case'ach, to się nagle otworzą pewne klapki w głowie, które powiedzą, a sprytne, to nie wiedziałem, że się tak da, że tutaj też można pewne rzeczy pozyskać. I wiadomo, że przy 20 kilku godzinach nie wszystko dla wszystkich będzie interesujące. Mamy na przykład moduł, który mówi o tym, jak pozyskiwać informacje na temat spółek i własności spółek za granicą. No kogoś może to zupełnie nie interesować. Spoko, to te 20 minut przeskipuje, tak? Ale bardzo go może interesować na przykład to, jak ustalać dłużników w Polsce. I myślę, że potęgą naszego kursu jest to, że my go aktualizujemy regularnie, czyli te techniki, które przestają działać, zastępujemy innymi technikami, mocno się fokusujemy na rynku prywatnym, a poza tym, ponieważ sami to robimy, to wiemy, jaka jest najkrótsza, najlepsza, najtańsza i czasem najcichsza, to jest ważne, droga do pozyskania pewnych informacji oraz jak pewne systemy można ograć. A niewątpliwą zaletą tego, że mamy ponad 2000 osób teraz już w grupie, jest to, że jeśli jest jakiś problem, który ktoś z naszych uczestników, absolwentów kursu ma i nagłośni go na tej grupie, z oczywiście pewną dozą anonimowości też, żeby nie spalić swojego projektu, nad którym pracuje, poszukuje informacji na przykład do, powiedzmy, tego Geoportalu, to z dużym prawdopodobieństwem odezwą się dwie osoby, które albo implementowały tą funkcjonalność Geoportalu, albo pracują w urzędach i mają dostęp do szerszego zakresu dokumentacji, wiedzy, albo nawet danych zwracanych przez Geoportal, bo uwaga, to co my widzimy jako konsumenci, to nie do końca jest to, co w tych systemach GIS-owskich tak naprawdę jest przechowywane i do czego można uzyskać dostęp. I te osoby, insiderzy, podpowiedzą, udzielą informacji, żeby było jasne, wszystko zgodnie z prawem. Chociaż może też nie wiem, to już pewnie prywatnie użytkownicy sobie dogrywają. Natomiast to jest ta wiedza, wiesz, z frontu, tak? Nie możesz być osobą, która się świetnie zna na OSINT-cie prawnym, na OSINT-cie ekonomicznym, na OSINT-cie technicznym,
to są różne kompetencje. Natomiast no, mając dostęp do tego community, które nam się udało stworzyć, masz dostęp do takich osób, które możesz pociągnąć za język i bardzo chętnie one się tą wiedzą dzielą i między sobą użytkownicy nawiązują współpracę, czyli rozgryzają te tematy, które dla nich są trudne, takie jak namierzanie lokalizacji pewnych samochodów, ustalanie, gdzie spółki wcześniej były, czy też właśnie te numery ksiąg wieczystych, o których wspomniałeś, da się wciąż ustalić na co najmniej dwa różne inne sposoby praktycznie dla każdego budynku czy obiektu, który nas interesuje. Czy jednym słowem nie tylko kurs, ale i community? Ja bym powiedział, że to chyba byłoby takie 50 na 50, tak? Bo wiedza to jest jedno, ta wiedza ludzi przyciągnęła, natomiast to, co jest cudowne i z czego my jesteśmy bardzo dumni, to to, że ci ludzie sami dają coś od siebie, ulepszają te materiały i mamy na Discordzie takie kanały per każdy moduł, per każdą lekcję, tam jest dyskusja kierunkowa, tak? Czy jak na przykład mówimy o zdjęciach satelitarnych. Usług, które dostarczają zdjęcia satelitarne, jest wiele. Są tańsze, droższe, darmowe, są mniej wyraźne, bardziej wyraźne, większa rozdzielczość, większa pokrycie czasowe, mniejsze. Tak jest dużo, tak? Ale jak masz kogoś, kto pracował przy jednym z takich systemów i ma rozgryzioną konkurencję i wie, kto skąd bierze te dane, dlaczego niektóre są lepsze, kiedy się któreś pojawiają, jakie są ukryte strony dla partnerów biznesowych, gdzie możesz za darmo pozyskać na przykład 2 czy 3 zdjęcia dziennie, to jest taki inside knowledge, którego z całym szacunkiem dla naszych trenerów my byśmy nie pozyskali, dlatego że my nie pracujemy w tej branży, nie pracujemy w tych firmach. A tutaj ktoś mówi, a słuchajcie, przy okazji jeszcze jest taka ścieżka, taka metoda, takie narzędzie, w taki sposób można to zrobić. Więc to jest moim zdaniem, wiesz, taki dodatek właśnie, myślę, że spokojnie 50%, który bumpuje ten kurs ponad inny kurs. Dobrze, myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze. Za rok. Za rok, może szybciej. Albo szybciej. Albo szybciej.